Chciałbym zaprosić Państwa na trzecią część traktatu o motorkach, w której to dowiemy się, w jaki sposób można połączyć bakterie oraz zegar z kukułką, a przy okazji poznamy Leeuwenhoeka, Listera, Browna, Einsteina, Mandelbrota, zobaczymy komety, a nawet kieliszki. Zacznijmy więc od samego początku. Nie jest to początek świata, jest to rok 1590, kiedy Hans Jason wynalazł mikroskop. Były to mikroskopy bardzo proste, powiększenie kilkadziesiąt razy. Mija kilkadziesiąt lat i Robert Hooke w 1660 roku po raz pierwszy obserwuje komórki, korka i w ten sposób rozpoczyna swoje prace badawcze, a kilka lat później, jest to rok 1665, wydaje słynne swoje dzieło Mikrografia, przepięknie rysowane, przepięknie drukowane, w którym przedstawia wyniki swoich obserwacji mikroskopowych. Mikroskopy Hooke'a powiększają kilkadziesiąt razy, ale jest wtedy w świecie jeden człowiek, nazywa się Antoni Leeuwenhoek, który jest zafascynowany mikroskopią, zafascynowany technikami mikroskopowymi i chce też obserwować. Własnoręcznie produkuje mikroskopy. Są to mikroskopy, w odróżnieniu od mikroskopów Hooke'a, mikroskopy jednosoczewkowe. Sam Leeuwenhoek produkuje soczewki. Chodzi do rzeźni, ogląda oczy owiec, soczewki w oczach i krów, a następnie sam szlifuje własne soczewki. Do tej pory, do dzisiaj zachowało się kilkanaście jego mikroskopów, kilkanaście jego soczewek. Te pojedyncze soczewki powiększały około 300 razy. I on właśnie przez przypadek obserwuje po raz pierwszy bakterie. Działo się to w roku 1683. Są dwie historie mówiące o tym, co się stało, dzięki czemu Leeuwenhoek zaobserwował bakterie. Pierwsza z tych historii mówi o tym, że postanowił sprawdzić, dlaczego pieprz jest ostry i piecze więzg. Jego teoria mówiła o tym, że małe cząstki pieprzu posiadają haczyki oraz igły i te właśnie haczyki i igły kują w język, dzięki czemu czujemy pieczenie. Postanowił to sprawdzić, rozbił pieprz na małe fragmenty, umieścił w swoim mikroskopie. A właśnie, jak te mikroskopy wyglądały? Spójrzmy na te obrazy. Mikroskopy Leeuwenhoeka składały się z małej płytki, w której była zamontowana soczewka oraz śruby, na której wieszano krople roztworu, które dzięki tej śrubie zbliżano lub oddalano do soczewki. Z drugiej strony trzymało się to przy twarzy i obserwowało przez tą soczewkę. Więc tak jak chciał zrobić, Leeuwenhoek rozbił pieprz na małe kawałki, obserwował go w powiększeniu około 300 razy i nie zaobserwował żadnych haczyków i żadnych igieł. No, stwierdził, że wynik tego eksperymentu wskazuje na to, że rozbijając pieprz w moździerzu, połamał wszystkie haczyki, połamał wszystkie igły. Wpadł więc na pomysł, że żeby delikatniej ten pieprz rozbić, należy go po prostu namoczyć. Namoczyć go w wodzie. Wsypał pieprzu do szklanego pojemnika, po trzech dniach albo czterech dniach, dokładnie nie wiadomo, wyjął takie ziarko namoczone pieprzu, rozgniótł, złożył do swojego mikroskopu i nagle zobaczył, że coś się rusza. I były to bakterie, a woda pieprzowa była pierwszą pożywką mikrobiologiczną użytą do hodowli mikroorganizmów. Druga historia jest może mniej romantyczna, mówi o tym, że spotkał żebraka, a Leeuwenhoek słynął z tego, że wszystko co widział, wszystko co zobaczył, wkładał pod mikroskop i obserwował. Żebrak miał straszliwe zęby, przypuszczalnie od samego początku, od urodzenia nigdy ich nie mył. Wtedy mycie zresztą polegało na używaniu piór gęsich i kaczych i skrobaniu tego, co zostało wieczorem i płukaniu wodą. Więc Leeuwenhoek był zafascynowany jego osadami nazębnymi, pobrał próbkę i zaobserwował bakterie. A przez długi okres czasu myślano, że to nie były bakterie, tylko pierwotniaki, ale angielski uczony Brian Ford powtórzył eksperymenty Leeuwenhoeka i okazało się, że bakterie są widoczne w mikroskopach Leeuwenhoeka, czyli palma pierwszeństwa, odkrycie bakterii, dalej
przypada, jest przyznana Leeuwenhoekowi. Jak Państwo sobie wyobrażają, trzymanie takiego mikroskopu ręką w ten sposób, że ręka drgała, więc cały obraz w tym mikroskopie ruszał się. Leeuwenhoek obserwował rzeczy bardzo dziwne dla siebie. Były to malutkie organizmy. Przypuszczał, że posiadają, tak jak inne organizmy, ręce, nogi, głowy i starał się wyliczać ich wielkość. Teraz mamy układ jednostek, mamy metry, centymetry, milimetry, mikrony. Łatwo nam to wszystko robić. Wtedy tak nie było łatwo. Więc co zrobił Leeuwenhoek? Okazało się, że wybrał sobie rzecz, która była stała i można w proporcji do jej wielkości było określać wielkość obserwowanych w mikroskopie bakterii. Tą rzeczą było oko dorosłej wszy. Współczesne badania populacji wesz obecnych, które były wtedy i teraz są w tamtych rejonach, wykazują, że rzeczywiście miał rację. Wielkość oka dorosłej wszy jest stała. Leeuwenhoek przeliczał to, więc wielkość bakterii i wielkość ich organów potwierdził, że muszą mieć jelita, muszą mieć żołądki i całą resztę, jako proporcje oka dorosłej wszy. Dzięki temu widzimy, że dobrze jest, że czasami mamy inne układy niż te, które po raz pierwszy zostały wprowadzone, układy jednostek i dzisiaj ciężko by było podawać wielkości w proporcji do oka dorosłej wszy. Wszystkie dokumenty przesyłał do Królewskiego Instytutu w Londynie, gdzie spotykał się z wielkim zainteresowaniem i wszystkie te dokumenty potem przejął pan Brian Ford i, jak mówiłem, powtórzył eksperymenty. Ale w mikroskopach obraz się ruszał. Cały czas mijały lata, mijały nawet setki lat, powstawały coraz to nowe mikroskopy, a przy dużych powiększeniach w tych mikroskopach wszystko drgało. Dlaczego? I tutaj widzimy wielkość tego, że niektórzy ludzie stają się, przechodzą do historii, stają się naukowcami. Tysiące osób, setki osób spoglądały w mikroskop, tworzono coraz bardziej doskonałe, stabilne stoły, stabilne mikroskopy, żeby usunąć wszelkiego rodzaju drgania, a obraz drgał. I jedna osoba stwierdziła, że musi wykryć, dlaczego ten obraz drga. Ten pan nazywał się Robert Brown. Był rok 1827. Proszę zapamiętać tą datę. Data jest bardzo ważna. W tym roku właśnie Robert Brown po raz pierwszy narysował trajektorię ruchu cząsteczki tuszu w swoim mikroskopie. I próbował to wyjaśnić. Próbował wyjaśnić, lecz nie udawało to się. I dopiero Albert Einstein wyjaśnił to całe zjawisko. Okazało się bowiem, że jeżeli jakaś cząstka jest zawieszona w środowisku tym cząstki składające się, cząstki wody, bombardują ją ze wszystkich stron, ale chaotycznie, nieregularnie. I wypadkowa siła uderzeń z jednej strony nagle porusza cząstkę w drugim kierunku. I w ten oto sposób Albert Einstein wyjaśnił mechanizm ruchu Browna, ale ten mechanizm ruchu Browna jest wykorzystywany do dzisiaj w analizie matematycznej, do tworzenia przepięknych fraktalnych obrazów w grafice komputerowej, a jednocześnie do analizy ruchu akcji na giełdach światowych. Ale to nie wszystko. Ten ruch Browna stał się podstawą do stworzenia fraktali Mandelbrota. Benoît Mandelbrot był ostatnio w Warszawie i na Wydziale Biologii został mu wręczony medal Sierpińskiego i jednocześnie opowiadał o swoim odkryciu, o odkryciu zbioru Mandelbrota. I w tym momencie, w którym posługując się trajektorią ruchu cząstki Browna, wszystkie zamknięte przez ten ruch pola zamalował na czarno, otrzymał właśnie wyspę Browna i na podstawie tej wyspy stworzył swój zbiór Mandelbrota. Tutaj widzimy profesora Benoît Mandelbrot na tle swojego żuka, tak zwanego żuczka Mandelbrota, fraktala Mandelbrota. Ale pamiętajmy o jednym, jak prosiłem o zapamiętanie roku 1000,
1827. Nie był on ważny tylko dlatego, że Robert Brown obserwował ruch cząstek w mikroskopie, ale jednocześnie urodził się człowiek, urodził się bardzo ważny człowiek, nazywał się Joseph Lister. Do historii przeszedł jako ten, który wprowadził aseptykę na sale chirurgiczne we wszystkich szpitalach. Było to w roku około 1868, kiedy w Glasgow rozpoczęto stosowanie kwasu karbolowego, czyli fenolu, do wyjałowienia aparatów, narzędzi, powietrza, no i całych sal operacyjnych. Musimy powiedzieć, że ze względu na własności bakteriobójcze, fenolu jest znakomitym środkiem. Zabija wszystkie mikroorganizmy, ale jednocześnie jest środkiem bardzo ciężko trującym i żrącym dla samego organizmu ludzkiego. Proszę sobie wyobrazić salę operacyjną. Widzimy tą salę operacyjną na tym zdjęciu. Panowie właśnie przyjechali, wyszli z bryczek, wypalili papierosa, przyjechali na koniu do szpitala. Są w tych samych ubraniach, te same buty, nikt się nie przebierał w białe szaty i właśnie przeprowadzają operację. Ale najciekawszy jest ten technik, który stoi obok i ten technik ma tutaj tak zwany młynek Listera, który produkuje aerozol fenolu, czyli rozpyla roztwór fenolu nad operacją, nad miejscem operacji i nad lekarzami. Można przypuszczać, że lekarzom nie za bardzo to odpowiadało, z tego względu, że fenol działał zarówno żrąco na ich płuca, na ich skórę, ale dzięki zastosowaniu właśnie fenolu w Glasgow bardzo spadła śmiertelność w szpitalach, która była na całym świecie bardzo wysoka. Zresztą Lister nie był pierwszym, który wprowadził tak dziwne na ówczesny świat metody. Ignaz Semmelweis, około 20 lat wcześniej, węgierski lekarz pracujący w Wiedniu, po raz pierwszy udowodnił, że w momencie, w którym lekarz nas myje ręce pomiędzy jednym badaniem osoby chorej na chorobę zakaźną, a drugim badaniem osoby, ilość zakażeń szpitalnych bardzo spada. No ale to były bardzo dziwne, jak na ówczesne czasy, obserwacje. Na dzień dzisiejszy jest to normą, wtedy jednak normą jeszcze nie było. Ale dlaczego mówimy o Listerze? Otóż na część Listera w latach 50., 1954 roku, jedną z bakterii nazwano Listerią monocytogenes. Proces patogenezy, czyli proces, który prowadzi do powstania zmian chorobowych w organizmie, jak nazwał profesor Mekelanos, jest polem bitewnym, na którym sprytne techniki inwazji mikroorganizmów spotykają się z odpowiedzią układu immunologicznego. W początkowej fazie mikroorganizmy w organizmach wyższych znajdowały się w przestrzeniach pomiędzy komórkami, rozwijały się w płynach. Organizm wyższy eliminował bakterie, używając przeciwciał oraz komórek żernych. I nagle okazało się, że jedno z miejsc w organizmie jest wolne od przeciwciał. Było to wnętrze komórki eukariotycznej. I niektóre z bakterii nauczyły się wykorzystywać wnętrze komórki bakteryjne, komórki eukariotycznej do ucieczki przed czynnikami bakteriobójczymi organizmu wyższego. Jedną z tych bakterii jest Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes dostaje się do wnętrza komórki eukariotycznej na drodze fagocytozy, a następnie opuszcza fagosom dzięki produkcji białka listeriolizyny, powodując jego lizę, i dostaje się do wnętrza komórki eukariotycznej. Wewnątrz komórki eukariotycznej dzieli się, a następnie wykorzystuje system tak zwanej komety listeryjnej do poruszania się wewnątrz cytoplazmy komórek eukariotycznych, a następnie do przedostania się do następnej komórki eukariotycznej i dzięki temu zostaje powtórzenie cyklu w następnej komórce eukariotycznej. Jak Państwo widzą,
po wejściu, po wniknięciu do wnętrza komórki eukariotycznej, bakteria jest ochroniona przed działaniem przeciwciał i nie wydostaje się już do środowiska zewnętrznego, dzięki temu bezpiecznie może się rozwijać. Jakie jest wnętrze komórki eukariotycznej? Jaki jest to środowisko? Każdy z nas, kto widział zdjęcia czy rysunki z podręczników biologii, ma trochę szkoły podstawowej, ma trochę złe wyobrażenie o tym, co naprawdę dzieje się wewnątrz komórki eukariotycznej. Wnętrze komórki eukariotycznej jest pełne organelli otoczonych błoną, wśród nich jądro, lizosomy, mitochondria, rybosomy, ciałka Golgiego, czy też retikulum endoplazmatyczne. Jednocześnie wnętrze komórki eukariotycznej wypełnia cytoplazma. Cytoplazma, która ma konsystencję żelu, kiślu, która ma też zdolność do przejść fazowych ZOL-żel. Dzięki temu tworzy przestrzenie wewnątrz komórki eukariotycznej o różnych właściwościach. I w takim to środowisku muszą znaleźć się i poruszać bakterie, które są bakteriami wewnątrzkomórkowymi. Zobserwujemy tutaj rysunek, artystyczną wizję wnętrza komórki eukariotycznej, w której naprawdę widać, że bardzo mało jest wolnej przestrzeni pomiędzy różnego rodzaju organelami, ale ten rysunek nie uwzględniał jeszcze jednej rzeczy, która znajduje się wewnątrz komórki eukariotycznej, którą jest jej cytoszkielet. To, że komórka eukariotyczna posiada odpowiedni kształt i odpowiednio się zachowuje, porusza, jest wypadkową posiadania wewnętrznego cytoszkieletu składającego się z aktyny oraz z tubuliny, z białek, które tworzą fibrylarne struktury, rurki oraz włókna znajdujące się wewnątrz cytoplazmy. Więc nie dość, że to jest żel, kit, nie dość, że jest tam pełno różnych rodzajów otoczonych błoną przestrzeni, nie dość, że miejscami jest to konsystencja kiślu innych galarety, to jeszcze istnieją tam tysiące, setki tysięcy różnego rodzaju przeplatających się włókien. Jak te włókna wyglądają? Możemy to zobaczyć na następujących zdjęciach. Widzimy tutaj właśnie mikrofilamenty aktynowe, filamenty międzypodziałowe, ale kiedy wybarwimy przeciwciałami, komórkę przeciwciałami znakowanymi przeciwko tubulinie i obserwujemy je w mikroskopie fluorescencyjnym, zaobserwujemy cytoszkielet tubulinowy, system cytoszkieletu tubulinowego obecnego w komórkach eukariotycznych. Widzimy tutaj nisze, w których znajdują się jądra, tutaj wrzeciona podziałowe. Oprócz tego komórka posiada własny cytoszkielet aktynowy. To, że komórka jest płaska i przylega do powierzchni, związane jest z obecnością włókien naprężeniowych. W momencie, w którym komórka eukariotyczna aktywuje się, jak na tym zdjęciu, ona zmienia swoją strukturę, ale jednocześnie proszę zauważyć, że włókna aktynowe dalej przylegają do swoich miejsc. Komórka się kurczy i widzimy tutaj powstanie włókien, pojawienie się włókien naprężeniowych, które przymocowują komórkę do podłoża. Kiedy wybarwimy komórki, tym razem przeciwciałami znakowanymi przeciwko aktynie, zaobserwujemy też system różnego rodzaju tubul włókien naprężeniowych wypełniających całą komórkę eukariotyczną. I właśnie te rzeczy stały się podstawą wykorzystywaną przez bakterie do ruchu wewnątrz komórek eukariotycznych. Zaobserwujmy tą animację. Pochodzi ona z laboratorium profesora Portnoya, jest umieszczona w sieci internet, każdy ją może spokojnie obejrzeć i film sobie ściągnąć na własny komputer. Widzimy tutaj bakterie, które poruszają się używając systemu komet listeryjnej. Na końcu każdej bakterii znajduje się jakby kometa zostawiona, która właśnie, i tu jest pytanie, która ją popycha, czy też która się za nią ciągnie. I to pytanie było ciekawe dla kilku osób, które spędziły długie lata badań, aby udowodnić, czy kometa popycha, czy też kometa się ciągnie jako wynik ruchu bakterii wewnątrz komórki eukariotycznej. Najprostsze byłoby stwierdzenie, że kometa popycha.
ale jaka jest natura tej komety, w jaki sposób ona powstaje w komórce eukariotycznej i w jaki sposób jest związana z komórką bakteryjną.